No cześć. Dawno się nie widzieliśmy, co? Wiadomo, restauracje wciąż pozostają zamknięte. Zresztą praktycznie wszystko jest zamknięte i nie będę ukrywał, że kompletnie nie miałem weny, żeby nagrywać jedzenie w dostawie kolejny raz. Po prostu nie sprawiało mi to za bardzo frajdy, a ja wychodzę z założenia, że w życiu po prostu nie ma co robić rzeczy na siłę. I tak w mojej głowie zrodził się pomysł, ponieważ chciałbym nagrywać dalej na YouTube, chciałbym pokazywać nowe rzeczy i zacząłem się zastanawiać, co by to mogło być. I doszedłem do wniosku, że chciałbym wam opowiadać o różnych ciekawych rzeczach ze świata gastronomii, którą po prostu cały czas żyję. No bo jak wiadomo, najciekawsze w tej całej mojej aferze to jest świat gastronomiczny. I zaczniemy sobie od trzech miejsc, które według mnie powinien znać każdy foodie i o których odwiedzeniu absolutnie marzę. Pierwszym miejscem będzie zlokalizowana we Włoszech, konkretnie w Modenie. Restauracja Osteria Francescana, której szefem kuchni jest niebanalna postać, absolutnie niesamowita, a mianowicie Massimo Bottura. I to jest też ciekawa persona, której historię warto byłoby poznać, mogę ją wam kiedyś przybliżyć, a jeżeli jesteście ciekawi jej już teraz, to pierwszy odcinek pierwszego sezonu Chef's Table na Netflixie czeka. Polecam, bo ja oglądam to po prostu z otwartą buzią, z otwartymi oczami i uwielbiam. To jest taki kunszt, to jest takie, tak się dobrze to ogląda, no rewelacja. Natomiast przejdźmy do restauracji. Osteria Francescana posiada 3 gwiazdki Michelin i kilkukrotnie już była określana mianem najlepszej restauracji świata, chociażby według World's 50 Best. I oczywiście tym, co wyróżnia to miejsce, jest jedzenie, ale poza tym wiele mówi się także o gościnności i o przywiązaniu do szczegółów, które są niezwykle istotne już na wysokim poziomie restauracyjnym. Tam nie ma miejsca na jakiekolwiek błędy, na jakiekolwiek wtopy. Tam absolutnie każdy szczegół musi być dopieszczony. Nie ma co ukrywać jednak, że żeby dostać się do tego miejsca, trzeba troszeczkę powalczyć, bo rezerwacje odbywają się na jakieś pół roku w przód i miejsca dosyć szybko znikają. Jeżeli chodzi o jedzenie, to zabierają nas tam w podróż po smakach oczywiście Włoch. I mamy do wyboru menu à la carte albo menu degustacyjne. 12-daniowe menu degustacyjne to koszt 290 euro plus 190 euro, jeżeli mamy ochotę na pairing win. A myślę, że będąc w takim miejscu, warto skusić się już na taki kompletny przegląd tego, co dane miejsce nam oferuje. Po prostu daje nam to możliwość przepłynięcia przez wszystkie popisowe dania, które po prostu tam są. Ale oczywiście możemy skorzystać sobie z menu à la carte i zamówić chociażby na przystawkę mojego faworyta, czyli Five Ages of Parmigiano Reggiano za 80 euro i tym sposobem możemy poznać parmezan w różnych temperaturach, teksturach i momencie dojrzewania, bo moment dojrzewania również jest bardzo istotny i tak naprawdę parmezan 36-miesięczny, a 44-miesięczny na przykład będzie się diametralnie od siebie różnił. A to wszystko może złożyć się na to, że po prostu odkryjemy ten ser. Jestem przekonany, że można tam odkryć ten ser na nowo. Kolejnym daniem mogą być na przykład miniaturowe tortellini w bulionie z kapłonów, a daniem głównym na przykład wyjątkowa interpretacja fileta alla Rossini, czyli grzanka, na to polędwica wołowa, plaster foie gras, trufle, kawior. Coś absolutnie rozwalającego głowę. Ale tych dań jest oczywiście dużo, dużo więcej, jeszcze winko do tego. No po prostu, to jest miejsce, w którym trzeba zrobić check. Do miejsca numer 2, o którym chcę wam opowiedzieć, musimy przenieść się nieco bardziej na północ. Uznajmy, że tam jest północ i chodzi mi o restaurację prowadzoną przez szefa kuchni Renego Redzepiego, czyli do Nomy. Połączenie słów nordzki i mat, czyli nordyckie jedzenie, tak uznajmy, to restauracja, która ma przebogatą historię. Zamykała się, otwierała się, przenosiła się do innego kraju, pop-upy, zadyma. Ale finalnie zlokalizowani są oni w Kopenhadze i tworzą coś absolutnie wyjątkowego. Używam kilkukrotnie już dzisiaj słowa absolutnie, ale to dlatego, że tak mi siadła akurat, no. Musicie mi wybaczyć, sorry, będę się starał poprawić. Noma została otwarta w 2003 roku i od tamtej pory kilkukrotnie była określana mianem najlepszej restauracji na świecie. Aktualnie posiada 2 gwiazdki Michelin, a co ciekawe, w 2012 roku jej szef kuchni, czyli René Redzepi, o którym już wspominałem, został ogłoszony jednym ze 100 najbardziej wpływowych osób na świecie według czasopisma
time. Jedzenie w Nomie to przede wszystkim kuchnia skandynawska, ale w interpretacji właśnie Redzepiego. Z takich ciekawostek, w 2016 roku Noma została zamknięta na rok. To była dosyć odważna decyzja, bo na brak gości to oni zdecydowanie narzekać nie mogli, dlatego że stoliki trzeba było rezerwować z kilkutygodniowym wyprzedzeniem, posiadali też już gwiazdki Michelin na swoim koncie, ale to była taka decyzja strategiczna, ponieważ według Renego musieli zrobić sobie oni taką przerwę, przemyśleć wszystko, żeby iść do przodu, żeby po prostu nie osiadać na laurach. I w ciągu tego roku zrobili taki pop-up chociażby w Meksyku, gdzie 2 miesiące w takiej prowizorycznej restauracji serwowali swoje dania właśnie z lokalnych składników. Później wrócili do Kopenhagi, gdzie zrobili pop-up, uwaga, pod mostem, dokładnie tak, gdzie w prowizorycznych kompletnie w warunkach serwowali różne dania inspirowane swoimi podróżami, a także klasykami, które były serwowane w Nomie. Stamtąd przenieśli się już do nowego, stałego miejsca, z nowymi pomysłami, energią, ale przede wszystkim z nową koncepcją budowania menu. Przestało ono opierać się na ciągłej ewolucji dań opartej na kuchni testowej czy laboratorium, a Recipe podzielił rok na 3 sezony, wokół których buduje teraz kartę. 3 tematy związane są z tym, co w konkretnych okresach najlepszego można dostać. I tak mamy zimę i wczesną wiosnę, skupioną wokół smaków oceanu i morza. Później jest lato, czyli przede wszystkim sezonowe warzywa i owoce. Następnie jesień, dziczyzna, grzyby, leśne owoce czy zioła. Jeżeli chodzi o menu, to mamy dostępne tutaj menu degustacyjne za 2800 duńskich koron, czyli to jest około 1800 zł, do tego wine pairing za 1500 duńskich koron, czyli jakieś 1000 zł. Ale jeżeli ktoś nie pije alkoholu, to spokojnie, bo jest też dostępny pairing soków za 1000 koron, czyli jakieś 630-650 zł. No, do najtańszych przyjemności to nie należy, ale jestem przekonany, że chociaż raz w życiu warto. A z takich dań, które od razu przychodzą mi do głowy, kiedy myślę Noma, to jest na przykład kebab z selera, to kaczka, pełne wykorzystanie kaczki, surowe krewetki duńskie, albo kombinacja jeżowca z różnymi dodatkami, ale oni tam eksperymentują, kombinują, zmieniają i tak naprawdę ciężko nadążyć za tym wszystkim, co tam się dzieje, a dzieje się bardzo dużo. I tak już tylko szybciutko słowem zakończenia, niedawno zrobili kolejny pop-up, w trakcie którego sprzedawali Noma Burger, żeby to było dostępne dla wszystkich, żeby po prostu dać trochę pysznego smaku i radości w trakcie tego dziwnego czasu, który zarówno nas, jak i wszystkich właściwie dotknął. No dobrze, i czas na 3. ostatnią już restaurację, którą na dzisiaj dla Was przygotowałem, a w tym celu przenieśmy się na wschód, do Rosji, do Moskwy, na 16 piętro jednego z bardziej luksusowych moskiewskich budynków, a mianowicie do restauracji White Rabbit, prowadzonej przez Władimira Mukina, czyli szefa kuchni, który swoje kulinarne doświadczenie zbiera już od 12 roku życia i zaczyna od pracowania w restauracji, w której pracował jego ojciec, a później swoje umiejętności doskonalił w takich miejscach jak chociażby francuskie La Baronne czy El Seir de Can Roca o najwyższym światowym poziomie. W 2012 rozpoczęła się jego kariera w White Rabbit, a było to spowodowane wieloma rzeczami, ale więcej na ten temat, na jego temat, również możecie dowiedzieć się z serii Netflixowej Chef's Table. Sprawdźcie sobie, to jest bodajże 4. sezon. Znajdziecie zresztą. Boże, wychodzi jak jakaś reklama Netflixa, ale wracając do rzeczy. Tak jak wspominałem, ten lokal zlokalizowany jest na 16 piętrze, w takiej kopule, także widok jest na 360 stopni, więc można sobie podziwiać całą Moskwę z góry, a serwowana jest tam autorska kuchnia Władimira Mukhina, który skupia się, tak jak poprzednicy, na swojej rodowej kuchni, czyli na kuchni rosyjskiej. Jest on gorącym zwolennikiem właśnie kuchni rosyjskiej i jak sam mówi, praktycznie 50% jego gości nigdy w życiu nie miało styczności z prawdziwą kuchnią rosyjską, ponieważ w trakcie trwania Związku Radzieckiego wszyscy jedli szaro, jedli przeciętnie i ta kuchnia rosyjska właściwie zaginęła, a on jest zdania, że jest ona niesamowicie bogata i ma mnóstwo do zaoferowania, dlatego chce właśnie na jej podstawie tworzyć swoją autorską kuchnię.
wystrój restauracji określany jest jako bogaty, kolorowy i zabawny. Znaleźć tam można także sporo rosyjskich akcentów, takich jak matrioszki, jest też motyw z Alicji z Krainy Czarów. Są oczywiście też tytułowe króliki. Jeżeli chodzi o jedzenie, to mamy tutaj dostępne również menu à la carte. Bardzo, bardzo szerokie menu à la carte i menu degustacyjne, które kosztuje 11 tysięcy rubli, czyli około 600 zł, plus selekcja win, jakieś 400 zł. Także wychodzi nam właściwie najtańsza opcja z tych trzech pozycji, które dzisiaj usłyszeliście, z tych trzech restauracji, o których dzisiaj usłyszeliście. I z takich rzeczy, które od razu przychodzą mi na myśl, to jest na przykład jeżowiec z mandarynką w pieczonym ziemniaku, albo owsianka z jarząbkiem i ze smardzami. Jest tego mnóstwo, albo języki cielęce, zresztą po prostu mnóstwo kawioru. Komponowanie tego, czy z wódką, czy z winami, no wódka tam musi być po prostu, alkohole muszą tam się pojawić i myślę, że to jest po prostu bogactwo i feria niesłychanych kulinarnych doznań, które po prostu fajnie byłoby przeżyć. No dobrze, i to wszystko z tego, co na dzisiaj dla Was przygotowałem, także pamiętajcie, trzy adresy, które każdy foodie powinien mieć gdzieś tam z tyłu głowy, to Osteria Francescana, Noma i White Rabbit. Także, jeżeli ten film Wam się spodobał, no to wiadomo, czym możecie to pokazać, czy łapeczką, czy komentarzem. To jest zawsze jakiś tam sygnał, w jakim kierunku iść, a może coś zupełnie innego by Was ciekawiło, na przykład, nie wiem, na jakiej zasadzie działa przewodnik Michelin, albo... No dobrze, dobrze, nie ma co przedłużać, trzymajcie się, do zobaczenia, mam nadzieję, że szybciej niż ostatnio, trzymajcie się zdrowo, koniecznie zdrowo, uważajcie na siebie i do zobaczenia, cześć! Nie wiem czemu, ale ten Władimir Mukin kojarzy mi się z Krumem z Harry'ego Pottera. Nie wiem.